na lustrację rasady Kalafiora zaprosił nas Robert Lipowiecki z Glewsa, gmina Koniusza. Witaj, Robert. Jak się masz w zdrowiu? Bardzo dobrze. No i to jest, ważne. Powiedz mi, przestraszyłeś się tych wszystkich zapowiedzi, że drogo, że nie wiadomo co będzie? Czy produkujesz, robisz to, co umiesz? Robimy to, co robiliśmy do tej pory także. Przystąpiłeś do siewów kiedy, Kalafiora? W grudniu, 23 grudnia. Są podjęte wyzwania. Będzie wczesny kalafior już na weekend majowy. Będzie on u Roberta Lipowieckiego. A powiedz mi, w tym momencie podfolie, czyli te tunele typowe, szóstki i gołomskie, tak jak to się w literaturze pisze, co ty przygotowujesz z oferty kalafiorowej? Jakie odmiany? Mamy kalafiora Solistara i mamy kalafiora Andromedę. Czyli dwa kalafiory o relatywnie dużej wczesności. On to jest już taki solidny kalafior, praktycznie pełnowartościowy z folii. I drugi bezokrywowy, czyli z genem białości, kalafior Andromeda. Powiedz mi, kiedy tak naprawdę zaczynasz zbiory? Kalafiora Solistara tak zbieramy od 15 maja. Maja, takie silne zbiory. Silne zbiory, tak. Pierwsze cięcie jest tam. Na weekend majowy, 10. Ale dopiero przy drugim, trzecim cięciu. A poważne zbiory się zaczynają około połowy maja. Tak. A Andromeda? Zaczynamy tak przed 20. Przy kalafiorach uprawianych w tak wczesnym terminie wyrównanie jest atutem. Dlatego, dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę wtedy nam generalnie w większości przypadków chodzi o w miarę szybkie podanie dużych ilości produktu na rynek. Zgadza się? Tak. I tak jest w przypadku właśnie Andromedy. Powiedz mi, w jakich doniczkach, w jakich multipaletach wykonujesz rozsadę? To są multipalety 96. 96. Jest to wystarczające w przypadku tych dwóch odmian. Tak. Jest to oczywiście wystarczające i skorelowane ze światłem, na jakie możesz liczyć w tym okresie produkcji, a więc jest to tak naprawdę siew w ostatniej dekadzie grudnia. Rozsada pomimo tego, że tego światła jest bardzo słabo w tym roku. Nie wyciąga się zbytnio, zachowuje powiedzmy ten krępy, zwarty pokrój, co jest niezwykle oczywiście istotne i potrzebne, jeśli chodzi o właśnie takie wczesne sadzenia. Powiedz mi, jak dbasz o system korzeniowy? Nasilamy raz na dwa tygodnie środkiem z przewagą fosforu, żeby ten system korzeniowy był troszkę większy. I to jest właśnie to. Czyli, mało azotu. Czyli to, co jest podane już w substracie, no wystarcza na pewien określony okres, na 3 tygodnie. Natomiast po tym okresie jest niezbędna dwukrotna interwencja twoja nawozem, który rozpuszczasz i który jest podawany tak naprawdę z dedykacją tego fosforu. Czy stosujesz tak zwane dokrycie włókniną? Po wsadzeniu w polu, tak? Pod foliami, tak. Przykrywamy po zasadzeniu tuneli, jeszcze je podlewamy, tak, niewielką ilością wody, żeby troszkę oczywiście miała wilgoci, zapas pewien wilgoci. Tak. I przykrywamy agrowłókniną. Tak. Jest to zabieg, który przynosi, tam pewno prowadziłeś takie porównawcze doświadczenia, tak, jak to jest przy przykryciu i nieprzykryciu. Co to wnosi, to przykrycie? Lepszy jest mikroklimat pod tą folią, pod tą włókniną, także ta roślina, jak się później tą włókninę ściągnie po tych dwóch, trzech tygodniach, to ona jest zielona, intensywna, a nie bardziej fioletowa od zimna. No dokładnie, czyli ona tak naprawdę nie przeżywa tak wielkiego stresu wynikającego, pomimo że jest to folia, pomimo że już jest stworzony ten minimalny mikroklimat do wzrostu i rozwoju roślin, to takie dokrycie jest pewnym zabezpieczeniem przed przypadkami W, czyli mróz. Tak, tak. Mróz. A mrozy są zawsze. A mrozy są praktycznie zawsze. Zdarzały ci się w twojej historii, jakie największe mrozy, powiedzmy, z którymi musiałeś się spotkać te uprawy? Minus 15 było w polu. Więc minus 15 w polu potrafi skutecznie skuć ziemię. I minus 15 w polu, to i pod folą jest... Minus 5 było. Minus 5. Tak. Jest to no niestety taka już prawie, że graniczna sytuacja dla młodej rozsady, ale to właśnie
położenie tej pierzynki, na której się tworzy jeszcze wilgoć, na której również wytwarza się dodatkowo szron, tak? Czy mam rację? Tak. Wówczas tworzy jeszcze lepsze zabezpieczenie tych roślin przed tym w początkowym okresie wzrostu. Jak wysiewaliśmy w grudniu i przez nowy rok pierwszy tydzień, no to był słoneczny tydzień. Było słońce do wschodu. A teraz drugi tydzień mamy bez słońca. Bez słońca i z tym tak naprawdę sobie trzeba radzić. Tak, już ta rozsada się bardziej ciągnie. Teraz już się ona ciągnie. No oczywiście masz pewną formę, powiedzmy, sterowania tym poprzez minimalne obniżenie temperatur. Przy tego typu pogodzie, gdzie nie ma słońca, no niestety nie można trzymać wysokich temperatur, bo wzrost tak zwany elongacyjny przeszkadzałby w tworzeniu właściwej proporcji w poszczególnych części rośliny. To jest niezwykle ważne. Czy na tak wczesne terminy ewentualnie zamierzasz w przyszłości kupować rozsady, czy raczej będziesz utrzymywał ten standard produkcji, który jest obecnie? To zobaczymy jeszcze po tym sezonie. Znajdujemy się w produkcji rozsady kalafiora, ale już na termin włókninowy. Tak. Kiedy zaczynasz sadzić włókninę, powiedz mi? Wszystko zależy od pory. Przeważnie to jest koniec marca, 25. 25 marca, a więc proszę Państwa, dość wczesny termin. I od jakiej odmiany względem wczesności zaczynasz? Andromeda. Też od Andromedy zaczynamy. Czyli też ją pierwszą praktycznie zbierasz z tej włókniny, tak, zgadza się? Tak. A więc ta odmiana, która daje producentowi oszczędność na czynniku ludzkim, a on jest niezwykle ważny w tym momencie, ponieważ ludzi do pracy coraz mniej. Tak. Więc w takich sytuacjach unikanie pewnych czynności, a na przykład właśnie dokrywania liścia, załamywania liścia, jest ze wszech miar potrzebne, czyli doceniasz tą wartość tego kalafiora. Tak. A więc na pierwszy rzut włókninowy jest tu produkowana Andromeda, a powiedz mi w przypadku Andromedy, bo oczywiście ja wiem jak to jest wśród producentów, nieraz ktoś wykonuje telefon, pojawia ci się część rozsad o takim białawym zabarwieniu? Pojawia się parę sztuk także są. Pojawia się parę sztuk. Czy to jest dla ciebie niepokojące? Nie, bo no właśnie, tego kalafiora Państwa, jak się tak wsadzi, naprawdę to ten kalafior jest pełnowartościowy. Jest zależny oczywiście od warunków produkcji, również rozsady. Ten gen białości się również ujawnia w formie rozsady i jest to takie lekkie przebielenie liścia. Można by to sugerować, że coś się stało, a to nic się nie stało. Nic się nie dzieje. Normalna rzecz. Tak, jeżeli to Robert zapewnia Państwu, to na pewno możecie również go posłuchać, że to nie są zjawiska niepokojące w przypadku produkcji rozsady. Proszę Cię powiedzieć, a po Andromedzie pewnie guideline. Tak, jest troszkę późniejszy o tydzień od Andromedy. Jeszcze cięższa róża zbita, też się okrywa. Także doskonale. Jest jasny. Kiedy zaczynasz zbierać włókninę? Włókninę to już od... Oczywiście 10 pogody, lat zbieramy, ale w pierwszym tygodniu czerwca. Piąty, siódmy czerwca. Myślę, że to wypada zbiory. Mniej więcej u ciebie, że w pierwszym tygodniu czerwca już masz pełnowartościowe zbiory z włókniny, co jest niezwykle wcześnie. To jest termin niezwykle wcześniej. A kolejna odmiana, którą pewnie jest dość uniwersalną w twoim przypadku, jest ponieważ Almagro. Jest Almagro. Robert, widzimy pewnie jeszcze kilka gospodarstw. Ale tobie serdecznie dziękuję za taką dużą otwartość, za jak zwykle takie profesjonalne podejście od strony producenta. Dziękuję pięknie i dziękujemy również z Państwem, którzy będziecie oglądać Robertowi. Wszystkiego najlepszego w tym roku.